Siostra Faustyna Kowalska, za życia prawie nikomu nieznana, zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Obdarzona była niezwykłymi doświadczeniami mistycznymi. To ona, z rozkazu Chrystusa, przypomniała światu wielką prawdę, że najważniejszym przymiotem Boga jest miłosierdzie. Nie mądrość, nie potęga ani sprawiedliwość, ale właśnie miłosierdzie, wyraz Jego miłości. Na polecenie spowiednika spisała swoje spotkania z Chrystusem. Tak powstał Dzienniczek, najpiękniejsza książka XX wieku. Według jej wskazówek namalowany został w Wilnie pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego. Pod koniec życia przebywała w Krakowie, w klasztorze w Łagiewnikach. Tu zmarła w 1938 roku. Miała zaledwie 33 lata. Jej grób zasłynął łaskami. Łagiewniki stały się światowym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Już w 1965 roku z polecenia księdza arcybiskupa Karola Wojtyły otwarto proces informacyjny w sprawie życia i cnót siostry Faustyny. W 1968 roku rozpoczęty został proces beatyfikacyjny. Nie zazdroszczę serafinom ognia, bo większy w sercu złożony mam dar. Oni w zachwycie podziwiają Ciebie, lecz moja krew łączy się z Twoją. Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże. Miłość to niebo już tu na ziemi dane nam, miłość to niebo już tu na ziemi dane nam. Czemuż się taisz w wiarę? O czemuż się taisz w wiarę? Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże. Fascynujące jest to, że uboga wiejska dziewczyna dostąpiła wielkiej łaski oglądania Chrystusa, rozmawiania z Nim, mogła widzieć Jego twarz. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa, ubranego w szacie białej. Jedna ręka zniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Kto cię wymaluje tak pięknym, jak jesteś? Nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej. Thank you.
Czasem się mnie pytają ludzie, skąd się wziął ten napis na mitrze księdza? A na mitrze jest napisane, Jezu, ufam Tobie. Oczywiście jak pytają, skąd się wziął, no to wiadomo, wziął się z tego napisu, który jest umieszczony pod obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, w obrazie namalowanym według wskazówek siostry Faustyny. Ale pytają, ale jak ksiądz na to wpadł? Oczywiście trzeba powiedzieć raczej jak ja zostałem do tego doprowadzony. I trzeba sięgnąć, ja tak robię, sięgnąć w przeszłość, no niedawną przeszłość, mojego własnego życia. Był rok 1950 i zamiast pojechać na studia specjalistyczne, na teologię do Fryburga Szwajcarskiego, nie dostawszy paszportu, pojechałem do podbeskidzkiej parafii pod Bielskiem. Do miejscowości niemałej, bo parotysięcznej. Zostałem wikarym. Wnet potem, to znaczy już w 1951 roku, nie umiałbym powiedzieć, jak do tego doszło. Pojechaliśmy z księdzem proboszczem poprosić malarza, który malował obraz aktualnie znajdujący się u sióstr Łagiewnika w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy grobie siostry Faustyny. Żeby nam namalował dla nas, dla kościoła parafialnego w Kozach, obraz Pana Jezusa Miłosiernego. I pan Chyła to zrobił. Obraz został umieszczony w pobliżu wielkiego ołtarza. Kiedy stałem na ambonie, widziałem przed sobą zgromadzonych, a po prawej stronie, po przeciwnej stronie ołtarza, Jezu, ufam Tobie i Pana Jezusa błogosławiącego. Kiedy siedziałem w konfesjonale, widziałem obraz, figurę Matki Bożej Bolesnej, znowu obraz Pana Jezusa i tabernakulum. I to tak 6 lat. Kiedy ostatecznie pojechałem do tej Szwajcarii i wróciłem z niej w 1961 roku, wtedy odkryłem drogę do Łagiewnik. Z początku dość sporadycznie, a potem już tak zasadniczo. Wtedy pamiętam, znalazłem sobie 2 terminy, których pilnowałem przez 9 lat. Mianowicie 2 daty. Dzień, miesiąc, w którym umarła siostra Faustyna i dzień, w którym się narodziła. I regularnie, albo rano, albo po południu, znajdowałem czas, żeby pojechać do jej grobu i na tych moich pielgrzymowaniach do Pana Jezusa Miłosiernego i do siostry Faustyny zastała mnie nominacja na biskupa krakowskiego. Ja, siostra Maria Noemi, pobudzona łaską, by wyłącznie poświęcić się Bogu i doskonalej naśladować Chrystusa Miłosiernego, wobec zebranych tu sióstr, na ręce Twoje, przewielebna Matko Przełożona Generalna, Mario Paulino, składam Bogu na 1 rok śluby. Czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według konstytucji Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Całym sercem oddaję się tej. Kiedy mi składał ksiądz biskup obrączkę, Bóg przeniknął całą moją istotę, a nie umiejąc tego wyrazić, pozostawiam tę chwilę w milczeniu. Obcowanie moje z Bogiem jest tak ścisłe od tych ślubów wieczystych,
jakiego nigdy przedtem nie miałam. Czuję, że kocham Boga i czuję, że On mnie kocha. Przyjmij, siostro, święty welon, po którym wszyscy poznają, że należysz w pełni do Chrystusa Pana i oddana jesteś służbie Kościoła. Amen. Z Chrystusem przybita do krzyża, nie żyj już dla siebie, lecz dla tego, który dla ciebie umarł i zmartwychwstał. Amen. Dusza moja, skosztowawszy Boga, nie umiałaby żyć bez Niego. Milsza mi jest jedna godzina u stóp ołtarza, spędzona w największych oschłościach ducha, aniżeli 100 lat rozkoszy w świecie. Wolę być w klasztorze popychadłem, nic nieznaczącym, niż na świecie królową. Dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej. Ja pierwszy raz zetknąłem się z dzienniczkiem gdzieś 6 lat temu. Wywarł na mnie niebywałe wrażenie. Jest to rzecz, koło której nie można przejść obojętnie. To, co mnie uderzyło od razu, od samego początku, jest to, że skromna dziewczyna, uboga dziewczyna wiejska, we wszystkim zaufała Chrystusowi. To jest po prostu, przebija z każdej kartki tego dzienniczka, że ona ufa, tak jak Pan Jezus jej powiedział. Jezu, ufam Tobie, jest napisane pod obrazem, który jej siostra Faustyna poleciła namalować. Że ona po prostu ufa Jemu w każdej sekundzie swojego życia. To wydaje mi się rzecz niebywała. We wszystkim zaufała Chrystusowi. W każdym strapieniu i o każdej porze czuwa nad nami miłosierdzie Boże. W każdym strapieniu i o każdej porze czuwa nad nami miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże. Nie zazdroszczę serafinom ognia, bo większy w sercu złożony mam dar. Oni w zachwycie podziwiają Ciebie, lecz moja krew łączy się z Twoją. Miłosierdzie Boże, miłosierdzie Boże. Miłość to niebo już tu na ziemi dane nam, miłość to niebo już tu.
ziemi dane nam. O czemuż się taisz w wiarę? O czemuż się taisz w wiarę? Jest taki zwyczaj, że biskup ma prawo znaleźć sobie wezwanie, które by określało to, czego się będzie trzymał w swoim życiu biskupa i swojej posłudze biskupa. Ja miałem bardzo mało czasu. Od 30 grudnia do 6 stycznia. Ale już przed święceniami biskupimi, których Ojciec Święty mi udzielił w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, w Trzech Króli, już wiedziałem. To będzie Jezu, ufam Tobie. Myśmy wszyscy w Krakowie, no może nie wszyscy, ale wielu z nas w Krakowie było pod tym wielkim wrażeniem osobistego nabożeństwa księdza kardynała, a także księdza prymasa do Matki Bożej. Tego całkowitego zawierzenia Matce Bożej. Ksiądz kardynał krakowski miał przecież w swoim wezwaniu takie stwierdzenie. Totus tuus, cały Twój. Cały Twój, Boże, przez Maryję. I chyba właśnie w duchu tej samej pobożności i duchowości odkryłem, będący i głęboko, i całkiem na wierzchu mojej świadomości religijnej, tamten napis, tamte słowa, tamto wezwanie i tamtą rzeczywistość. Jezu, ufam Tobie. To jest rzeczywistość jako wezwanie. To jest rzeczywistość, w której nigdy nie, naprawdę jeszcze nie dorosłem. Żeby to móc powiedzieć naprawdę, całkowicie, wyłącznie. Godzinie, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębia się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.
jestem jednym z cudownie ocalonych przez miłosierdzie Boże. W młodości oddaliłem się od Boga. Cała moja młodość upłynęła poza domem rodzinnym. I właśnie wtedy pojawił się alkohol w moim życiu. Odchodząc od religii, od Boga, straciłem w ogóle wszelkie poczucie tożsamości. Kiedy po studiach, mniej więcej już tak pod koniec studii, zainteresowałem się religią, podczas czytania Pisma Świętego nachodziły mnie dziwne myśli. Przede wszystkim analiza mojego życia wykazała, że moje życie jest dalekie od ideału i od wymagań, jakie przedstawia Ewangelia. Zrozumiałem, że coś złego się dzieje ze mną i w moim życiu jest coś nie tak. Przede wszystkim najwięcej kłopotu sprawia mi alkohol, z którym nie mogłem sobie poradzić w żaden sposób. I właśnie w tym czasie zetknąłem się z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego. Przeczytałem broszurkę na wakacjach, w której znalazłem pewne informacje krzepiące mojego ducha. Mianowicie zachęta Pana Jezusa, aby się zbliżyć do Jego miłosierdzia, ponieważ On chce wszystkich ocalić, wszystkich zbawić. A czym większy grzesznik, to ma większe prawo do Jego miłosierdzia. I była tam też cudowna modlitwa, koronka do Miłosierdzia Bożego, z którą związane są niezwykłe obietnice Pana Jezusa. Więc pełen ufności zacząłem odmawiać tę modlitwę i po pewnym czasie zaobserwowałem dziwne rzeczy. Zacząłem na przykład po miesiącu mniej więcej chodzić co niedzielę do Komunii Świętej, a ja przedtem w ogóle nie chodziłem przez 15 lat do kościoła. Zacząłem obserwować pewne zmiany w mojej postawie moralnej, w wnętrzu. To po prostu do tej pory nie miało miejsca. No i po 8 miesiącach zmagania ze swoimi słabościami doszło do tego, że wyrzekłem się alkoholu na całe życie bez żadnego lęku, z radością. I dziś po kilku latach abstynencji stwierdzam, że jednak to wszystko, co się stało w moim życiu, było niezwykłym cudem Bożym, ponieważ alkohol nie był tylko jedyną moją słabością, lecz było ich znacznie więcej. I ze wszystkich tych słabości Bóg mnie uwalniał, choć oczyszczenie trwa do dnia dzisiejszego i wiem, że będzie jeszcze trwało. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam anioła, wykonawcy gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem. Obłok pod jego stopami. Z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość majestatu przeniknęła mnie do głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej moc łaski Jezusa. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy tak się modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do kaplicy, usłyszałam te słowa: ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której Cię nauczyłem wczoraj. Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu.
mojego. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To przedwieczne ochronienie ciała i krew, duszę i bóstwo, najwyższego Syna Twojego. Nasze błaganie za grzechy nasze. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Wszystko to, wszystkie obietnice, jakie są zawarte z tą modlitwą, niezwykle sprawdzają się. W moim zawodzie, w malarstwie, jestem zawodem artystą, malarzem, również zaobserwowałem pewne zmiany, to znaczy nie w sensie tematycznym, że zacząłem, powiedzmy, malować święte obrazy. Raczej w tej materii się nie zmieniło nic. Nadal maluję malarstwo, uprawiam malarstwo portretowe, ale bardzo ważnym jest to, że uzyskałem wielką swobodę w malarstwie. Przedtem byłem bardzo spięty, nerwowy. Każdy obraz przeżywałem niezwykle emocjonalnie. Najczęściej musiałem to uczcić, prawda, butelką. A w obecnej chwili po prostu zupełnie to wszystko inaczej wygląda. Jest wielka swoboda, jakaś odwaga w malarstwie. No i uważam, że to, co zrobiłem w przeciągu kilku lat w malarstwie, to bym nie osiągnął, no nie wiem, czy przez kilkadziesiąt lat może się osiągnął. Ja ufam. Wówczas stawiam sobie pytanie. Jezu, czy ja naprawdę ufam Tobie? I bardzo bym chciał, żeby czytający te słowa, przyjmujący moją biskupią posługę, czytali te słowa jako wezwanie, ale także jako i pytanie. Czy ufasz? A odczytawszy pytanie, nie brali ze mnie przykładu, ale sami osobiście zawierzali Jezusowi na Jego słowo, na Jego wezwanie. A siostrę Faustynę, sługę Bożą, ufam bardzo, wnet błogosławioną, zawsze proszę o to pośrednictwo, żeby pomagała nam wszystkim i całemu Kościołowi wchodzić na drogę całkowitego, bezgranicznego zaufania. Ja jestem muzykiem z zawodu i napisałem muzykę do paru tekstów siostry Faustyny
Zakończyliśmy spektakl, z tego powstał taki mały, mały godzinny spektakl. 6 lat temu tymi słowami. Wydają mi się te słowa bardzo ważne w tym dzienniczku, zwłaszcza dla nas, Polaków, dla całej Polski. W słowach Chrystusa do siostry Faustyny są następujące. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna mojej woli, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ponowne przyjście moje. Tak powiedział Chrystus do siostry Faustyny. Dziękuję Ci, Jezu, za trwogi, lęki, niepewności, za ciemność i gęsty mrok wewnętrzny, za pokusy i różne doświadczenia, za udręki, które wypowiedzieć trudno, w których nas nikt nie zrozumie, za godzinę śmierci, za ciężkość walki w niej, za całą jej gorycz. O piękności nie stworzona, kto ciebie raz pozna, ten nic innego kochać nie może. Czuję, że tonę w nim jako jedno ziarenko piasku w bezdennym